Geja, o Maszo, witamy panią Gej. Naprawdę dużo się dzieje. Nawet zwykły dzbanek z takiego marca, żeby się prosimy, bo w kogoś domu zostawia się dzbanek i rozlewa. No najwyżej, prawda? A tam u rodziców na przykład. To nawet to ma. Mówię kolegom, zróbmy coś takiego, co jest, co dotyka, wymyślmy jakiś wątek, który pokaże coś, co dotyka tego na przykład konsumpcjonizmu takiego strasznego wśród na przykład dzieci naszej młodzieży, że po prostu te takie, że on musi mieć taki sam telefon dobry jak ktoś, że nagle przestają być ważne wartości, a zaczynają być ważne tylko wartości materialne, że tak powiem, wycena tego. Porozmawiajmy o dzieciach, które się chowają jakby same, nie tylko dlatego, że ludzie rodzice dużo pracują, tylko że każdy ma swój telewizor w swoim pokoju, po prostu albo swój komputer, na którym odbiera czy telewizję. I się tak, porozmawiajmy, pokażmy widzom wątki, które będą dotykały takich tematów, nie wiem, pokażmy niebezpieczeństwa tego. I tak dalej. Więc no ja cały czas staram się, żeby to jednak nie wszystko o czymś było. Mimo tych wszystkich wypełniaczy, którym zawsze będą wątki, że ktoś kogoś zdradził tam czy zachorował, tak? I wszystkim, i na koniec tam powiem, że wszystkim, jak mówię o laudacji, na ostatnim drogę. No właśnie, tak. Pan mówi ewentualnie, chcę mówić, ja panu poważnie, bo to pan młodszy ode mnie, także ja wiem, pan ma taką wiedzę na temat seriali, że pan taką laudację wymyśli, będzie to najdłuższy pozbyt w Polsce, tak jak ale nie, to jest dlatego, że możemy sobie mówić o tych wszystkich rzeczach górnolotnych, które którzy inni o tych ważnych tekstach, które powstały na drodze naszej do Europy, ale tak zwany naród w większości dowiadywał się o wszystkich tych rzeczach. Mogę powiedzieć anegdotę, byłam dwa tygodnie temu w Jordanii i miałam tam na dniu Polonii spotkanie z polskimi kobietami, które wyszły za Jordanię, kupić tam taki fajny koloset, nie Jordankami. Były to Polki, które wyszły za Jordanię, kupić tam mieszkają. I one okazało się, że wszyscy mają tam telewizję na konki oglądają, więc jedna pani powiedziała mi, widzi pani co, no to fantastyczne, to są takie kształcące te seriale, bo na przykład ja nie byłam ostatnio w Polsce przez 2 lata, myśmy się dowiedzieli, że są nowe pieniądze. I z małymi zabezpieczeniami, że to mogę pan zrobić, a tak to bym przyjechała, zobaczyłabym jakiś inny, bym pomyślała, że mi dali koncerty, a oglądałam bardzo szczerze. Ale to, jakbyśmy wyszli tutaj, jakbyśmy właśnie przejrzeli, no to bym przestał być miły i przyjechał. No tak, co się dzieje z margarynami, no tak, oczywiście, powiem panu, będzie jeszcze gorzej. Ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze, bo ja pani nie opuszczę. U mnie pan nie ma emerytury, więc tutaj w programie telewizyjnym już zapraszam dzisiaj. Dziękuję państwu do usłyszenia. Macie jutro pieniądze wyrobić, będzie jeszcze gorzej. A ona tu odchodzi. No bo ma tą ciepłą posadkę i dobrze. No co trzeba tu się walczyć jak rodzica. Oni, jak ona już ma swoje. Dobrze ona myśli. Może się muszę. Jak to dziś na to się nadal przyjdzie. Dzisiaj noc, wariatów.
Nie, no to jest jakiś koszem, tylko mi się to dobrze przypisze. Tak? Tak, to jest jakiś koszem. Nie, onka i nie właśnie, jakieś szczegóły tutaj. No i co tam ciekawego? Nie, o Templetonie, wiesz, bo taki jest fundusz, który wykupił najwięcej obligacji amerykańskich, wiesz, tych państw, czyli ten Bajzel także się przełożył na kontrolę amerykańską w ogóle gospodarki. Aby tam gorzej nie było, wiesz. To jest coś niesamowitego. Ja ci powiem, ci Rosjanie, nie wiem, ja podziwiam tych Rosjan. Jak oni mogli doprowadzić do takiej sytuacji? To jest ich podbrzusze. To jest prawie, że część Rosji. To są, nie widzieli, co tam się dzieje na tej Ukrainie? Tak sobie stali, czekali, na co oni czekali? Właśnie. Żeby wojna była? No bo oni byli żebrakami, to oni tam stali i czekali, wiesz, na oklaski. Także... Oni czekali na oklaski. Czy jakaś mrzawka na noc muzeów, to wiesz. A ja bym się śmiał, jakby to ten deszcz spadł o 19. O 19. To chcecie, czy wejdzie z domu? Nie, ale to pytanie... No. Także proszę Państwa, dzisiaj już mamy 17 maja 2014 roku, już noc muzeów będzie się zaczynała po godzinie 19. Także wszystkie muzea będą otwierane. To gdzie Państwa, co interesuje, proszę iść, proszę jechać, będą busy, ale oczywiście, że ze względu na same kolejki to będą utrudnienia, nie będzie możliwe tak sobie zobaczyć to, co się chce. Tam gdzie Państwo może nie byliście, zapraszamy, ja proponuję na przykład Teatr Wielki. Tam jest jeszcze stara wystawa Jurgena, Niemca, który no rzekomo, jeszcze muszę to dokładnie zobaczyć, powiesił Hitlera na krzyżu, także chciałbym. Że on jest ponoć święty, no jak ten Jezus Jeszcze ten Jurgen, muszę ci powiedzieć, Jan Kubiczko, czy nie wiesz, że ten wernisaż nie był ogłoszony przez internet. Wtedy, kiedy właśnie Dąbrowski powiedział, proszę Państwa, po raz pierwszy tutaj Hitler pasuje do Jana Kubiczko. No tak powiedział. A wiesz, mnie to bawi tylko. Jakiś coś, nowy trend, nowa moda, no i tak powiedział. Ja się cieszę z tego powodu. To tak powiedział, ja się tylko cieszę. Teraz będę tego i potem wyjdę sobie na spadek. No. Mimo tej pogody, trudno. No. Muszę chodzić, bo nie mogę tak siedzieć. No przecież świetnie wiesz o tym, że mam bardzo niedobrą przemianę materii. Muszę Mareczka spotkać, bo on też... No to dobrze. Dlaczego? Dlatego, że on... Nie, ten Marek jest, ja go bardzo lubię. A ja mu tylko współczuję, że on tak wpadł. Zwykle tak się kogoś lubi, jak się taki fajny facet. I proszę ciebie, wiesz, tak robi szatan, że wpuszcza jakąś Izabel do studia, jej nie znają. Tak. I ona będzie miękkie. Okropne to jest. Chyba, że te osoby, które z nią mają uczestniczyć, nawet nie wiedzą. Nawet nie wiedzą, no. I będzie za plecami chodziła i hi, 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 ho, ho, ho. I pokazywała serialę Marek. Tylko dlatego, że ona jest lewarką, córką. Kamerę puścili się na żywo. Będą robić co chcą z tymi ludźmi, którzy jako króliki doświadczalne do kamery. A nad nimi będzie tańczyła, proszę ciebie, umalowana Izabel, która będzie 1000 razy ładnie wyglądała od zaproszonych gości. Tylko gości w bambuko robią. W jakiejś dziadówki, bo ona jest nieumalowana, a ta Izabel co lata nad głową jest umalowana. I tak namalowano postać Jezusa Chrystusa w tej czerwonej książce, to ten nasz pacjent do osoby w boskim szpitalu, że za Jezusem stoją ci faryzeusze, jeden ze cztery. I tak z tymi zębami, których mało mają, takie
jak to za Szczepanem, wrzucają za nim zębami. A! Czyli ble, 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 z huku na mulu, o czymkolwiek, aby zniszczyć człowieka. I to, co ty mówiłeś, że oni tych Żydów sprowadzają, to jest racja, nie? Żeby zniszczyć. Nie, to jest jeszcze nic. Jest takie tajne rozporządzenie. Ja ci to właśnie przyłożyłem, to bo ty to słuchałeś, to zapomniałeś. Jeżeli się Żyd zwraca o zwrot majątku jakiejś kajemnicy, a nie ma dokumentu, to Rada Narodowa według tego tajnego już rozporządzenia na terenie Polski jest zobowiązana przychylić się bez dokumentów do zwrotu mu tej kamienicy. Rozumiesz? Oni mogą każde mienie zająć na terenie Polski bez żadnych dokumentów. Taka jest prawda. Tusk wydał takie zarządzenie potajemne i to jest rozeszłane po różnych radach narodowych, po różnych, wiesz, urzędach dziennic w całej Warszawie, w Krakowie i tak dalej. Każdy Żyd ci może wejść i zająć na ten budynek, on powie, że to jest jego i ty jesteś już, nie już w tej spółdzielni, tylko masz płacić temu Żydom. Tak, tak. Nie wiesz co, Tusk coś nowego wymyślił, że... A to nie to, nie on, tylko ja mu każdam, no bo on jest przez pod zakładnikiem tej Glockmafii. Mafia żydowska kazała mu wydać takie tajne, proszę ciebie, zarządzenie. I on się jej może bać? No przecież gdyby nie wykonał, to by dostał kółkę w łeb. Tak jak ci, co nie wykonali jakiegoś tam czegoś, dostali kółkę w łeb w Smoleńsku. Smoleńsku, ten samolot, tak. I potem nie dojdziesz. Co? To? Patrz ile lat. Ile lat to się kręci? A żeby się tam woda nie przydała, to będę bo. Także nie wykonali rozkazu. Tak. Jezus się tam dokąpił. I dostali kulkę w łeb. Tak, dlatego że mówię tak, że jeżeli ty tajnego nie wykonasz polecenia, to ty giniesz. Tak. Prostu, bo ty zagrażasz tej Glockmafii dalekosiężnych różnych przedsięwzięć. Rozumiesz, dalekosiężnych. Bo to jest nie opisane na kilka lat, to jest na kilkadziesiąt lat opisane. Już masz przykład w Ukrainie. Oni za ten proces przechodzenia socjalizmu na Ukrainie 20 lat temu, prawda? A zobacz, co się stało obecnie. Minęło 20 lat, masz wojnę, więc wszystko według dobrego scenariusza się rozegrało. A chodziło o to, żeby zniszczyć Słowian przede wszystkim, dlatego że Słowianie są najbardziej genetyczni i niebezpieczni dla Żydów, bo mają najbardziej dziwny genotyp, taki zestaw genów, boskich właśnie. Tylko Słowianie mają boskie geny. Natomiast już Germanie, te kurwy z Europy Zachodniej tego nie mają, oni są robotami. A dusza, największy udział duszy ma Słowianie. Ja byłem w Europie Zachodniej, osobowości. To są ludzie automaty. To nie są ludzie, którzy duszą, jakby myślą. Tylko oni myślą racjonalnie, bezdennie i w ogóle wszystko jest jakby jak zmechanizowane, to jest myślenie zmechanizowane. Tak. Ja byłem, przecież byłem w Niemczech, we Francji, bo obserwowałem, jak oni funkcjonują. To jest dno. Co z tego, że tam jest dobrowy, skoro to są automaty? To nie są w ogóle ludzie. Tak, ale to widać. I to widać, oni nie myślą, tam nie ma... Nawet... Ty myślisz, że oni by kogoś przyjęli, takiego jak na przykład myśmy tutaj przyjęli tą dziewczynkę z zapałkami, która spała tutaj, mowy nie ma, żeby udzielić komuś pomocy. Tak. To są tak zimne typy, że mowy nie ma o takich rzeczy. Tylko pieniądze. Nie ma pieniędzy tam jest. Oczywiście, no. To Litwę z zapałkami, tak? Nie, ja mówię, no Litwa to jest zapałka. A to Łotyszkę. Słuchaj, to są ludzie bez jakiegokolwiek honoru, bez duszy, bez jakiegoś, nie wiem, boskiego takiego elementu, że trzeba ludziom jakoś pomagać. Pozabijają wszyscy. Tego tam nie ma, tam jest każdy zamknięty, nie ma znajomych, nie ma nic. Przyjaciół poznaje się, nie ma, wiedzie nawet przyjaciół się nie ma nikogo, mówi, tylko siedzi i tylko Sobkowstwo występuje na każdym kroku. Tak, mój kochany wyznawco szatana. Tak, przyjaciół poznaje się w biedzie, tak. No tak, kto tu wie w Warszawie, to chodzą na dentę,
Tam pod redutą Atrium widzą Państwo na filmie, człowiek klęczy, kubeczek dostawił, tam czasem się chowa, gdzieś poszedł. No, a idzie taka nadęta, dziaduwa, i ona przecież nawet 50% nie ma. Dobrobyt. Tak. Gówno niedobrobyt ma. Gówno, tak. Nie ma, nie ma. Warszawa jest biedna, bo... Biedna jest. Bo nawet gdy te dziady katolickie do worków składają, chowają w piwnicach, chowają na strychach, no to 5 groszy nie dadzą, jak taki jest. Jakbyś mógł kupić tanie mydło. Potrzebnie. No. Także dzisiaj, proszę Państwa, noc muzeów. Będą mydła w muzeach, także proszę na polowanie mydeł wyruszać. O, już mrzawka się skończyła, wspaniałe powietrze, bo... Janie Macieju, Witku, Mario Rosicza, wspaniałe powietrze. O, dzieci płaczą. Ale potem, wiesz, jak człowiek się już wymyje, to się dobrze czuje, bo na przykład... Słuchaj, po pierwsze się nie kręci głowa, no to ile... No. Mam gdzieś się zastanawiać, chodząc po ulicach, dlaczego mi się tak kręci tak głowa? Jest ból. I teraz tak, słuchaj, kobieta będzie w bólach rodziła i to tylko taka chwila, prawda? A potem jak ona się cieszy, że ma dziecko ładne. Ale jaka tragedia? Takie piękne kobiety rodziły tych synów, wiesz, piękne. Tak. Na wschodzie, Ukrainie, oni giną. Te chłopacy takie piękne. Ukraiń, tak. Do konfliktu narodowościowych między Słowianami. Tak, tak. Oczywiście. Piękne chłopaki, już 3 lecze rozpoczynamy. No, tak. 700 pięknych młodych chłopców zginęło. Już ich nie ma. Już ich nie ma. No. Ginęli w tych walkach. To się ukrywa, dlatego że jak zauważyłeś, miesiąc minął od tego konfliktu, a już jest 700 osób zabitych. Więc wyobraź sobie, jaka tam skala tych walk, tak. Skoro tam jest tylko no. A ci ludzie tego mało tym nie oczywiście. No, bo no. Oni tam no, autentyczną wojnę na tego. Także a głupota Ruski polegała na tym, i to myśmy tego okresu że oni debile, powinni mieć oko na Ukrainie nieobecnie, tylko to powinno być 15 lat temu. Tam wszystko powinno być podkoczone. Wszystko, co w tej kontroli nie było, to oni teraz na taką sytuację. Ci Rosjanie, tak. Po prostu to są debile. No. Ale trudno, no. Tak to zawsze jest. Także to są debile, tak, widzicie Państwo. Wydarzenia to się no. Tak organizuje, to się wyprzedza jakby czas. Tak. Pewne wyobrażenie, co się może stać na danym terenie, na kilkanaście lat. Co się stało? Właśnie na Ukrainie. Właśnie. I to się właśnie stało na tej Ukrainie. Dlatego, że ci przywódcy rosyjscy w ogóle sobie nie zdawali sprawy, co tam się może stać. Jeżeli oni są postawieni teraz przed tak zwaną koniecznością, rozumiesz, taką tak. Przed barierą, przed koniecznością nie wiem czego nawet. No, no. Koniecznością działań wojennych. No. Tak. Tego nikt nie czuł. Tego nikt właśnie nie przypuszczał, nie przewidział, że tam w ogóle... Słuchaj, to was piękny chłopak. W takim komunistycznym kraju. Nauczyła się, ile to tam grała. Tak. Gotowała i ten chłopczyk piękny, ruszył z krótka przed nadzorem, wziął karabin i zginął gdzieś na wschodzie Ukrainy. Tak się życie jego zakończyła. Matka dostała jako... Takie sytuacje, proszę Państwa, że ludzie giną niby w czasie pokoju, a to jest wojna i teraz nie powiesz, czy to jest czas pokoju, czy to jest czas wojny. No. I utrzymali tą Ukrainę. Trzeba było wyjść głośkami, jak ta kurwa zaczęła tą oranżywą kurwą wiewać. To znaczy ta kurwa, ta Żydowa kapitelna. Ta koszmarna. Ale to była tam, to była cała rewolucja. Aha, aha. Wtedy trzeba było głośkami wejść, a nie wejść. A kto lepszy, czy ta kobieta, czy ten Putin? To co są?
Kto lepszy, Putin czy ta kobieta? Nie, no Putin, no Putin to jest geniusz, jak na dzisiejsze ciężkie czasy, bo przecież zauważ, że jak on tego Krymu nie zdał, co by było? Przecież tam tajna baza naszukowa CIA była. No właśnie. Słuchaj, no, to by był skutki nieprawdopodobne. Skutki by były. Jak i reprezent znał, to są najważniejsze nam też to dają. Tak, państwa zobaczą, że nawet paluszki nie jesteśmy w stanie pokazać. To on by zginął. Bez Krymu koniec. Tak. Także dzisiaj też warto czytać gazety. Dzisiaj też warto czytać gazety, proszę pana. Mamy 17 maja 2014 roku, Radio Tok FM Ekstra i proszę państwa, Noc Muzeów, czyli ludzie są zapędzani do muzeów, chociaż może nie chcą, ale dlatego, że sąsiad, dlatego, że sąsiadka, nie da ci ojciec, nie da ci matka. No to właśnie może dać sąsiadka. Wycierać wszystko, co myłem, dlatego że ja, ponieważ ja się nie myłem, to ja mogę... Także proszę państwa, kobieta jak rodzi, to ból, a potem jak już urodzi małe dziecko, to się tak cieszy. Dobrze, że miałam ten ból. Tak. U nas w literaturze biblijnej było u Świadków Jehowy, proszę państwa, na temat bólu, co uczeni amerykańscy mówią na temat bólu, no bo tutaj, proszę państwa, zapędzą w kozi róg, rozstrzelają i oni tu się nie patrzą, ci komuniści. Głową w dół, proszę państwa, bez pewnych części ciała, co żeśmy tu miały film w centrum Warszawy wyświetlany, nie tylko o Kozielsku, ale tutaj, proszę państwa, w Lasku pod Warszawą, jak komuniści rozstrzeliwali i jak zwłoki bezcześcili, proszę państwa, to bezczeszczenie zwłok było, że byli, proszę państwa, geolodzy, byli, proszę państwa, specjaliści od genów, bo przychodzili, zgłaszali się ludzie, rodzin tych poszkodowanych, czy to są ci, co tu leżą. No to więc strasznie, pętelka, proszę państwa, na szyję i w dół, głową w dół, także tam nie było uszanowania ciała, nie było uszanowania zwłok, no także, proszę państwa, to taki ból. Także może się ludzie czegoś nauczą poprzez zapęd bydła na Hama zapędzić do muzeum, ale to po prostu, jak się sztuką nie interesują cały rok, no to co, nawet u nas ta polonistka Mirosława Brześniowska mówi, proszę się nagle tu niczego nie uczyć. To co macie z ciągu roku, to przypominajcie. Słuchaj, pięknego synka masz, no i co? I ten synek ci ginie... Już pokazałam całą gazetę. Ale posłuchaj, ginie ci od kuli maszynowej. Tak. Karabinu maszynowego, gdzieś na wschodzie Ukrainy, tak? A ty sami tam powiedzieli, że zmuszą Polaków do tych polskich żołnierzy, bo tam tak mówią, że czytam, wiesz do czego, no, że dostaną rozkaz do przerzutu na Ukrainę, ci polscy żołnierze, młodzi. No może być, jak wiesz, wojna to wojna. Rozkaz i koniec. Chciałbym mocno. Tak. Dobrze, że my już, wiesz, mamy swoje lata. Zobacz, oceń moje genitalia, zobacz. No ładne, to wszystko jest ładne, to co Pan Bóg dał Ci. Tak. Trzeba przyjmować wszystko od Pana Boga, bo katolicy to chcieliby coś innego, no bo tutaj im gender wchodzi. Pawłowicz jest najbardziej, proszę Państwa, wściekła, rozbisurmaniona, przepraszam bardzo. Apostoł Paweł powiedział, nawet gdyby to miała być krzywda, to czemu raczej krzywdy nie cierpicie, ale wy katoliczki? A nie, cupiecie się, dąsacie się, ile to jesteś jako te katoliczki. Trzeba włożyć, jako żeby wychować syna. Koziepiski. Ile to trzeba włożyć w wysiłku? No. Przecież tak, pieluszki, nie pieluszki, żywność, nie żywność. I matka ma tego syna i co? I on ginie po, tak, jako dwudziestokilkulatek gdzieś tam na Ukrainie. No tak. Tak. Zamordowany z maszynowo. Ofiara. No. Tak. Wyobraź sobie coś takiego. I też te w kraju, który największe pomimo straty w czasie II wojny światowej. Bo żeby to było jeszcze w kraju, który wojny nie miał takich strasznych w czasie II wojny światowej. A oni to robią na terenie kraju, który najbardziej był doświadczony II wojną światową. Przecież to jest morderstwo, szatan, nie wiadomo co to w ogóle jest. Ty się orientujesz? Tak, no tak, tak. Tylko czasem błędy nie przeszkadza. Ale ja wiem, ja dużo... No ty się orientujesz, że tu jest tak zwane drugie tło w tej chwili. Tak, drugie tło. Tak, tak. Ja zaraz będę wychodził, bo widzisz, ja muszę zaczekać. Tobie zostawię komputer. No. Ja muszę sobie zaczekać, aż nie wiesz, co ta cholerna głowa. Ja muszę się teraz, do jak się ty się orientujesz, drogi, Wiesławie, podkładam ci taki szczegół. Ta pogoda jest straszna na bezpieczeństwo. Tak. Zobacz, jakie zachmurzenie jest.
ja nie chcę zauważyć, że nawet teraz jest praktycznie jedna trzecia na stronę przyjemnego dnia. Tutaj. No. Ja zaraz wychodzę, ja zaczekam tylko wysłać minibusy, koło drugiej weekend, no. Mm-hmm. Pół godziny sobie posiedzę. A ty sobie będziesz na komputerze. Na to jest tam głowa. A ja potem się przejdę, ja muszę się przejść, bo przecież ja nie mogę nawet iść. Kiedy ja nie mam tego, bo ja po prostu, że ja mam za dół, ja mam 60 już lat, ja mam 57 lat. Czyli ty wiesz, że to już przemiana na ten wiek. Ja to młodego chłopaka. Ma więcej od ciebie ten Breznik. Dobra, ale zrozum, że w tym wieku to już nie ma takiej przemiany na ten. Nie ma już takiej przygody, oczywiście. Zaraz, tylko pół godziny sobie zaczekam i zaraz wychodzę, tak. A tobie zostawiam. Tak. O drugiej wyjdę i 3 godziny będę chodził, bo ja muszę się przejść nawet przy tej cholernej pogodzie. A dlaczego? Bo drogi, wiesz, Zabi, ja po prostu nie jestem w stanie nawet bułki. Wiesz, ja tak. Nie mam, jest, jakiejś energii do rzetelna. Oczywiście. Chodź, skakać, tak, biegać, tak. Pływać, fruwać, padać. Tak. Po parku. Tak. Ja po prostu wiecie tam te tujki. Piękne tam są. Te tujki. Drzewa. Glas, te drzewa są wspaniałe. Dlaczego ja chciałam. To najlepiej nie chciałam wracać tu do Warszawy. Ale mało tego, ja ci powiem coś. Byłam na misji. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, że te drzewa, które tam są coraz ładniejsze w tym parku. Ładniejsze, tak. No, dlatego, że tam jest ochrona, przepraszam bardzo. Tam jest ochrona. Jeszcze pół godziny niestety muszę być. Dlaczego? Bo ja myślę, dlaczego? No nie mogę nic w mokrą grąc. A musiałam to zrobić. Dlaczego? Bo ja tam cały tydzień tam w sumie kąpałem się. Nie kąpałem się. Tak. A tutaj zobacz. Ty widziałeś? To kurz absolutnie. No. Elektryzacja na elektryzacja. Wszystko teraz, tak. Cały kurz z tego leci na tą głowę. Bo jakby było mało właśnie, to by tego nie było. Tak. Słuchaj, tak. Stajesz, nagle się zastanawiasz, Boże, ty będziesz stał dzień się zastanawiał na szczerzącą głowę, tak, zamiast na innych problemach. Nie, no to jest bolesne bardzo, mocno bolesne. A tu jak powstała na wolną odprawę, czyli największy skarb. I dlatego uważam, że ci Amerykanie są zbrodniarze. Dlatego moim zdaniem, los ich jest, jak to się mówi, przesądzony. Nic dobrego już nie będzie. Oni są skazani na, niestety, już, no, eliminację totalną. To już dobrze nawet Putin zrobił, że nawet zerwał z nim te wszystkie stosunki. Oczywiście. Nie ma co. Ale ja się, ja po prostu spędziłam wczoraj, bo na 4 godzinach, dawno mnie tam nie było na 4. A dzisiaj pójdę do Teatru Wielkiego i zobaczę tego Hitlera. No tak, tak. Póki jeszcze jest, bo potem nie będzie. Tak. No. On na krzyżu wisi tam. I ta wystawa była utajniona, nikt nie wiedział, że to tak będzie. Także widzisz, człowiek czasem i do Teatru Wielkiego może przyjść, zobaczyć Hitlera na krzyżu. Mówi, nie, muszę wyjść, bo nie mogę się na to patrzeć. Muszę wyjść, bo mi ta sztuka Wagnera nie odpowiada. Muszę wyjść, bo tu jakaś katolicka kłótnia w tej żebracznicy. Kolejny z tego strony. Ciągle żebrzą, ciągle się biją, ciągle się kłócą. I tak całe 2000 lat, jak ta wielka nierządzica istnieje z 17 rozdziału Apokalipsy. Oto wielka nierządnica wiary. Tutaj są telefony 9-komórkowe. Chwileczkę, raz, dwa, trzy telefony. A jak będziemy SMS-y wysyłamy, no to lepsze są te 9. Tak, jeszcze pół godziny ja wychodzę, bo muszę wyjść, bo niestety, no. Inaczej to ja po prostu, słuchaj, ty wiesz, że to można nawet jakiś chorób sobie, tak. Zafundować, że ty nie masz ruchu w ciągu dnia. Oczywiście. Ja sobie zaczekam te pół godziny i do widzenia. Chociaż jak świetnie się orientujesz, tam jest pogoda dochodnia. Zobacz, czarne niebo, ciemno, tak dalej. I to za spacer taki. Zadem, kochany. Naprawdę.
to męka pańska, bo to wiesz, tak idziesz i tak właśnie tylko po to, żeby się rozejść, ale to przyjemności tego nie ma, no, taką pogodę. Co pół godziny właśnie przekazuję ten cały komputer. Pojechała baba elegancko. A to ta papierosa odpaliła sobie nosa. A jutro tym bardziej nie, a pojutrze to nie wiadomo co by było, wiesz. Także wiesz. Dzięki wariatom też Macieju, Janie, Witku, Mario, Roki, to są jakieś korzyści. Mm.